Ależ tu jest rybek. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, w ten piękny, piękny, słoneczny dzień lecimy na rybki. Będziemy łowić metodą podlodową. Zanim zaczniemy jeszcze łowić, to pokażę wam mniej więcej na jaki zestaw będę łowił i jakie dzisiaj sobie zakupy wędkarskie zrobiłem. Może to nie są typowo zakupy wędkarskie, ale takie malutkie zakupy, które przydadzą mi się w wędkarstwie. A więc tak, zaczynając od zestawu. Ostatnio zakupiłem sobie białą łajkę, dlatego dzisiaj stwierdziłem, że trzeba na nią sobie połowić. Jeszcze na nią nic nie złowiłem, dlatego zrobiłem na niej zestaw z mormyszką, jak tutaj widzicie. Tu jest taka malutka mormyszka. Jest ona złota, z koralikami i z małym hakiem. Myślę, że sprawdzi się idealnie pod malutkie rybki, głównie pod rybki podlodowe. Oczywiście biała łajka z kiwokiem, bardzo delikatny kiwok pod mormyszkę, który myślę, że będzie się dobrze sprawdzał. Jest to kiwok, który bardzo, bardzo się gnie, jest taki delikatny, więc mam nadzieję, że spisze się dzisiaj na rybkach. A więc tak, tak będzie wyglądał mój główny zestaw. Oczywiście będę sobie jeszcze zmieniał na spławik na początek, połowie chwilę na spławik, a później już na mormyszkę będę łapał. Z takiego względu, iż po prostu na tą mormyszkę chciałbym więcej połapać, bo na nią nigdy jeszcze nie łowiłem. Jak większość z was wie, to jest mój pierwszy sezon, w którym łowię pod lód, także no, ja jakimś specem nie jestem, ani nic, ale fajnie by było połapać na białą łajkę i ogólnie na mormyszkę, bo na mormyszkę jeszcze chyba nic nie złowiłem. A teraz przechodząc dalej do zakupów wędkarskich, kupiłem sobie dwa takie pojemniki. I te pojemniki były w Biedronce. Kosztowały około 19,99 za coś takiego, za takie dwie półeczki. I ogólnie te pudełeczka można łączyć i są takie bardzo, bardzo fajne. Patrzcie na to. Tutaj wiadomo, na gumy, na woblery, na przynęty spinningowe ogólnie mi się przydadzą. Są w nich takie śmieszne przegrody, można sobie zrobić, cyk. Ogólnie to jest organizator do śrubek i tak dalej, ale ja stwierdziłem, że kupię sobie to pod moje przynęty spinningowe. I szczerze mówiąc, była to dobra decyzja, bo fajnie mi się wszystko mieści. Jak widzicie, mam tu już trochę tego. To będzie pudełko głównie pod spinning, pod szczupaki. A to drugie pudełeczko zostawię sobie na jakąś inną okazję, jak będę łowił jakieś inne ryby drapieżne. A jak na razie tutaj jest głównie wszystko pod szczupaka. Widać blachy, różne woblery, gumy, headbanger, żaba, wszystko jest. No, ale takie pudełeczka sobie zakupiłem. Koszt jednego takiego całego to około 20 zł w Biedronce. Myślę, że fajne, fajne pudełeczka. Jeszcze przyklejam sobie tu swoją wlepę od Westina. Myślę, że fajne, fajne pudełeczka i przydadzą mi się na pewno w tym sezonie, jak będę chciał spinningować. Dobra, więc już bez zbędnego gadania lecimy nad wodę. Jeszcze wejdę tylko do sklepu wędkarskiego po ochotkę i widzimy się już nad wodą. Patrzcie, jaki okoń na lód. Ale wielki. Nie, co jest? To trwało. Ładny. Ładny, piękny. Ty, no powiem ci gratulacje. Nie, gratulacje. To jest największa ryba z pojazdu pod lodu? Możliwe. Ty, to ja miałem może takiego samego nawet. Pamiętasz, fajny. Wypuszczamy okonia. Ładna sztuka jak na podlód. Może jakaś ogromna nie jest, ale zawsze coś. Pierwszy okonek pod lodem. Dobra, jak na razie siedzimy sobie tutaj. Ja to głównie dwa okonki na razie złowiłem. Oczywiście wszystko na ochotkę. Jedna ryba na spławik, druga na mormyszkę. Teraz na mormyszkę siedzę i czekamy, zobaczymy, czy coś będzie. Chłopaki tutaj jazgarki ciągają. Taka śmieszna mormyszka. I na nią biorą jak na razie. Ciągnij. Idzie. Ale jazgarzy. Kolejny. Jazgarek. Ja mam dwa kapiele na tym. Na Instagramie. Opa, no i kolejny okonek.
Patrzcie na to. Pięknie. Trzymaj. Ty, bo masz na tym wranie. Jest. O nie. I jest. Jest. Jazgarzyk. Jazgarzyk malutki. No marwyszkę taki. Ale tu jest ryb. Jest i kolejny jazgarzyk. Cyk. Dobra. Do wiadereczka. Jest. Kolejny. Kolejny malutki jazgarzyk. Dla odmiany bym rzucił dla... O, jest pranie. Patrzcie co. Hop. I jest ryba. Kolejny. Jest. Jest. Kolejny. Kolejny. Dublet. Ale. No i zżarł mi ochotkę. A jednak nie. Patrzcie, jest kolejne branie. Patrzcie, patrzcie jak się ugina. Cyk, cyk, cyk. Jest kolejna ryba. O nie, nie, no i odpłynęła. O nie, przypał. No cóż, zakładamy kolejne robaczki i dalej próbujemy. Uwaga, jest już branie. Ale w tym miejscu biorą. To jest bardziej takie delikatne. Nie ma. Siedzi. Chłopcu na dwie wędki ma rybę. O, ja teraz zwęduję. No niech to. Co jest? A, dobra. Jest. O, dobra, dobra. Kolejny okonek. Nie, ten, jazgarzyk. O. Dublet. Ładnie biorą dzisiaj. O, jeszcze odzyskałem kawałek robaka. Kolejny? Trzy jazgarze w tym samym momencie. O. Niech to. Dobra, muszę kolejne robaczki dołożyć, bo tutaj cały czas mi podjadają te jazgarze. Ale tutaj się panie sobie wywiercił, bo tutaj tak się domokonie. No? Serio. Jakieś okoniowe miejsce. A tutaj same jazgarze, gdzie teraz przyszedłem. O, 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 jest branie. Jest. Mam. Jest kolejny maluszek. I jest kolejny maluszek. Oh, dublet? Jest dublet. Opa, patrzcie, roztopił się nam tu śnieg. Zio. Dobra, rzucam go. O, tu jest branie na mojej formyszce i jest rybka. Kolejny jazgarz. Hop. Dzisiaj moje pierwsze ryby na mormyszkę. Zestaw znowu do wody. Czekamy na rybkę. Może w końcu coś oprócz jazgarzy wpadnie i koni. Jakaś płoteczka, nie pogardziłbym. Jest kolejne branie od razu. Nie ma niestety. Patrz to, ależ branie agresywne. No ale rybki niestety nie ma i zjadł mi całą ochotkę. No co za chłop. Te ryby naprawdę tutaj są tak głodne. Na PZW to nie mają jedzenia. Patrzcie, od razu branie kolejne. Nie trzeba w ogóle czekać. I rybka jest. Cyk, kolejna, wrzucam. Wow, wracaj. Do wiadereczka pójdzie. Ale tych jazgarzy tutaj jest od groma naprawdę na tym PZW. O. O, jest kolejne branie. Sekunda po zarzuceniu. Jest. Ale wszystkie są takich samych rozmiarów. Dokładnie. To jest hit. Tylko te okonki były większe.
Hop. Dobra. Od nowa zarzucamy. Hoppa. Nawet kamery nie stopuje, bo patrzcie, od razu będzie branie. Tylko sobie wędkę tu ustawię ładnie. No nie mogę ustawić. O, ustawiłem. I patrzcie na to. I już jest branie. Delikatne bardzo, ale zaraz będzie agresywne. Tak tutaj te jazgarki biorą. O, już jest takie mocniejsze trochę. No ale niestety bez ryby. No sakra, nie mają co jeść i podkradają mi ochotkę zamiast... Zamiast się zacinać, to ta ochotka ląduje w ich brzuchu. O, jest kolejne branie. Jest. Kolejny. Hop. Patrz, patrz. Jest kolejny. Daniel to dzisiaj prowadzi. Zmiana miejscówki się opłaciła. Puszcz, puszcz, puszcz. Zobacz, wywierdził ze dziurę. Znalazłem lepsze miejsce. Widzisz, jak się ryby biorą, a ty jesteś w stanie nic. Jest. Kolejny. Hop. Oddawaj. No nie. Zjadł mi prawie całą ochotkę. Patrzcie. Taki malutki. Jak się nastroszył śmiesznie. No, na moim kanale jeszcze jazgarzy nie było, także fajnie, że dzisiaj udało się trochę ich połapać. No i cały czas mam brania, także myślę, że... O, kolejny. Myślę, że jeszcze trochę ich połapię. No, ale naprawdę zabawa przednia pod lodówką, jak już się nauczyłem trochę tym łowić. To o wiele fajniej się łowi. Hop. Z początku nie ogarniałem za bardzo tej podlodówki. Łowię na jakieś dziwne zestawy, ale teraz już w miarę to wygląda. W miarę spisuje się. Jak widzicie, trochę rybek wpada. My tutaj już mamy pełne wiadro tych ryb. Oczywiście wszystkie później wypuścimy. Tylko teraz po prostu, żeby nam nie rybek nie odstraszyło w wodzie, to trzymamy je w wiaderku. Nie męczymy ich pod żadnym śniegiem ani nic, tylko po prostu w wiaderku sobie spływają. Cały czas mam branie, ale takie delikatne. Próbuję zaciąć, jest. Kolejny jazgarek. Hop. Mamy kolejne branie. O, o, o. No niestety bez ryby znowu. Tutaj naprawdę śmiesznie te jazgarki biorą, a ja hagi tak mam mały, bo 16. Gdybym założył sobie 18, to o wiele ładniej bym połapał. Nie mam niestety jak zawiązać tutaj nad wodą tego haczyka, nie przygotowałem sobie w domu, także no cóż, mój błąd, ale na tą 16 haczyk też się fajnie łowi, także nie jest źle. Jest i on. Mam ja. Hop. O, o, już mam branie. Co jest, kurde? Jest, jazgarz. Kolejny. Dobra, kolejny do wiadereczka. Hop. O, 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 o. Jest. Kolejny. Oddawaj, oddawaj. No nie, zjadł mi ochotkę. Nie. Hoppa. O, od razu branie. Jest kolejny. O, jeszcze ochotkę uratowałem. Hop. O, dobra. Ponownie założyłem ochotkę. I już branie. Już leciutkie branie. Cyk, 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 cyk. Ach, no nie ma. Niestety. Ale zaraz będzie kolejne. Tutaj są tak śmieszne te brania. O. Jest. Kolejny jazgarz. Co wy, ryby podglądacie? Nie ma okunia tego brzegu. O, przynęta dosłownie teraz zarzucona. Zobaczymy, ile trzeba będzie czekać na branie. O, już jest. No nie, ale ryby niestety nie ma. O, jest kolejne branie u mnie. Jest. Hoppa. Jazgarz do wiadereczka. I lecimy dalej. Delikatne branie jak na razie.
i jest ryba. I jazgarzyk na koniec. Cyk, wrzucamy fotkę. Ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Hop! Ależ tu jest rybek. Dobra, właśnie wracam już nad wody i powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak aż będą brały. Naprawdę sporo tych jazgarzy i okonków nałapałem. W miarę ładnego nawet okonia jak pod lód złapałem. Trochę ładnych rybek było, głównie malutkie jazgarze i w ogóle, ale zabawa była przednia. No, ale mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę. Idealnie odwilż się zrobiła, więc musiałem nad tą wodę pojechać, to nie było innej opcji, bo wiem, że w odwilż najlepiej biorą. No i dało się fajnie połapać, mi się bardzo podobało, jeżeli wam też, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś przesłuchał cały odcinek, to niech wpisze jazgarek w komentarzu, a przypnę wam serduszko. No ale ja już się z wami żegnam w ten piękny, piękny, słoneczny dzień. Trzymajcie się i do następnego.